Rozdział 9. Wyspa Mardusa. Po niezwykłym spotkaniu Paluszka z lalkarzem wydarzenia potoczyły się tak szybko, że Paluszek został oddzielony od Mirandy i Tamtama. Mardus znowu warkliwym głosem wydał rozkazy. Wszystkie zabawki, trochę już zniszczone i pobrudzone, poszły w kierunku brzegu, skąd widać było wyspę, nazwaną później Wyspą Mardusa. Za wioską, w której mieszkał pan Jonatan, płynęła ogromna rzeka. Brzegi jej porastały przeróżne drzewa, krzewy i trawa. W niektórych miejscach była tak szeroka, że przypominała jezioro. Na samym środku znajdował się śliczny kawałek lądu, pokryty drzewami, kwiatami oraz przeróżnymi rodzajami owoców i jagód. Było to bardzo ciekawe miejsce, ponieważ pod częścią wyspy znajdowały się jaskinie i tunele sięgające w głąb ziemi. Działa i powozy ściągnięto nad brzeg, z leżących wokoło suchych gałęzi porobiono tratwy, załadowano je i spychano przez wodę w kierunku wyspy Mardusa. Kukiełki nie miały trudności z przedostaniem się tam, ponieważ były zrobione z drewna i w razie potrzeby mogły płynąć same. Ale ze względu na inne zabawki wsiadły na tratwy i przy pomocy długich kijów popłynęły na wyspę. Wyobraźcie sobie, co stałoby się z zabawkami wykonanymi z materiału i piórek, gdyby usiłowały płynąć lub przez przypadek wpadłyby do rzeki. Szybko nasiąkłyby wodą i poszły na dno. Dlatego też pomagano im ostrożnie wejść na tratwy, na których bezpiecznie mogły się przedostać na drugi brzeg. Paluszek tak był pogrążony w myślach, że przez połowę drogi nie zauważył nieobecności Tamtama i Mirandy. Z trudnością przychodziło mu myśleć o tym, co się wokół niego działo. Ciągle wspominał spotkanie z lalkarzem, jego opowieści o dobroci i miłości. Paluszek był trochę zły. Nie na lalkarza, na kukiełki, ani nawet na Mardusa, który jak dotąd przynajmniej pokazał całą swoją podłość, doprowadzając zabawki do buntu. Najbardziej wściekły był na samego siebie. Jaki byłem głupi, pomyślał. Jak mogłem wątpić w lalkarza? To on mnie zrobił. Powinienem wiedzieć, że lalkarz miał dobre intencje, gdy chciał wysłać nas w te miejsca, które wydawały mu się najlepsze. Papiery, które znalazłem w biurku, nie powinny mnie obchodzić. Och, dlaczego zawsze muszę pchać palce tam, gdzie nie trzeba? Ja jestem winien. Lalkarz ma teraz taki problem. Zabawki zresztą też. Paluszkowi było niezmiernie przykro ze względu na wszystkie zabawki. Mardus obiecał, że uwolni je od lalkarza. Nakłonił je, by uwierzyły, że będą szczęśliwe, gdy pójdą za nim, ale teraz Paluszek wyraźnie widział, że to były same kłamstwa. Wydawało mu się, że ma nowe oczy, które zobaczyły prawdę. Oto lalki miały otrzymać wolność i być szczęśliwe, ale gdy spojrzał na nie, zobaczył jedynie ich brudne ubrania i raczej smutne twarze. Jakie śliczne były tam w pracowni, a ile szczęścia przyniosłyby biednym i samotnym dzieciom, dla których zostały zrobione. A teraz były brudne, a ich piękne ubrania podarte. Wszelka nadzieja na sprawienie radości dzieciom przepadła. Chyba że posłuchałyby tego, co miał im do powiedzenia. Powoli wszedł na tratwę i w zadumie oparł się około powozu, a tratwa wolno sunęła w kierunku wyspy. Na brzegu powitali go Tamtam i Miranda. — Co się z tobą dzieje? — spytał Tamtam. — Nie odezwałeś się do nas od chwili opuszczenia tunelu? Zabrzmiało to tak, jakby jego uczucia zostały zranione. Należał do tego rodzaju lalek, które łatwo nawiązują przyjaźń i dochowują jej. Miranda powiedziała tylko: tak, co się stało? Pomyśleliśmy, że coś ci się przydarzyło. Paluszek chciał powiedzieć, że przysporzył kłopotów nie tylko sobie, ale i wszystkim lalkom, a również wielu chłopcom i dziewczynkom. Chciał to powiedzieć, ale nie zrobił tego. Rzekł jedynie: później wam o tym opowiem. Pan Jonatan śnił nadal, ale myśli, które mu przyszły do głowy, nie były przyjemne. Ludzie byli tacy jak te kukiełki. Wierzyli, że z dala od Boga, który ich stworzył, można znaleźć szczęście. Wydawało im się, że gdy będą chodzić własnymi drogami, bardziej nacieszą się życiem.
Jakże bardzo się mylili. Ludzie wyglądali tak samo jak lalki z jego snu, zagubione i smutne. W tym czasie Mardus i dowódca armii poprowadzili zabawki tam, gdzie Mardus miał ustanowić swe królestwo, do ciemnych, ponurych jaskiń pod ziemią. Gdy tylko znaleźli się na miejscu, trójka przyjaciół poszła poszukać sobie odosobnionego kąta. Tam dokładnie i powoli Paluszek opowiedział im, co się wydarzyło i o co poprosił go lalkarz.